obie są w sumie, jak gdyby się przyjmuje, gdyż wiadomo, że jedna jest nieprawidłowa i wychodzi z niedbalstwa cud. Znaczy, w przypadku Star Treka, bo wiadomo, że każdy serial, w każdym filmie są nazwane bloopers, czyli rzeczy, które po prostu pojawiają się z niedbalstwa. One zastępują się takie kanoniczne dyskusje ignorowane w większości przypadków, ponieważ to są rzeczami, które wynikają z niedbalstwa, pomyłki, niedopatrzenia, lewictwa. To jest jakaś reguła, a później jest nie wyjątek, który pojawia się po prostu ten błąd. Właśnie implikacja z tego, że tam właśnie komunikator jest po lewej stronie, bo po prawej, powinien być po prawej. Ale na przykład, jeżeli wcześniej mówiłeś o wersji tej remaster, TOS-u, w sumie też fani Gwiezdnych Wojen też mają swoją wersję z 97 z starej trylogii. Tak, fani Gwiezdnych Wojen mają dużo więcej wersji, ponieważ George Lucas jest bardzo sprawnym biznesmenem i po prostu on co pewien okres czasu przygotowuje nową wersję tego samego i sprzedaje jako nowe. Dzięki temu, no tak, oczywiście w Millennium Gwiezdnych Wojen ciągle się zmieniają. Teraz chyba są informacje o tym, że może być wersja trójwymiarowa, czy kolejna wersja tego samego. To jest oczywiście ten sam przykład takiego mechanizmu biznesowego. Natomiast można przyjąć po prostu, że to, co jest nowe, zastępuje to, co jest stare. Czyli jakby wersja, nowsze efekty specjalne zastępują te stare. Ale też jest bardzo dużo, że takie dyskusje są już dosyć rzadkie, że nie jest tak, że jakby fani Star Treka ciągle dyskutują o kanonie. Nie dyskutują o tym kanonie. Ja mam takie poczucie, tak? Wczoraj chodziłem na projekt, które jest nowe, teraz słuchałem Star Trekowej, to mam takie poczucie, że fani Star Treka są tak bardziej wierni tak Star Trekowi. Są jakieś tam błędy, co się nie ma, ale chodzą. A wczoraj ja, po całym dniu Star Treka, też miałem taką ochotę, jak się zapytać, po co jeszcze dodaję, jak oni przez cały dzień trują, to mi się nie podoba, to jest do Lucek, czyli Luke Skywalker, to w ogóle jest przesadzone, a tutaj jednak... No tak, bo jakby George Lucas w swoim zapędzie biznesowym po prostu kieruje nowe filmy, czy kolejne wersje do coraz młodszych grup wiekowych, więc ci starsi fani, którzy nie lubią, z siłą rzeczy. Ale to chyba samo będzie się działo teraz ze Star Trekiem po 11 filmie. Trochę tak, ponieważ to jest otwierzenie się na nowy fan. Tak, ten 11 Star Trek był filmem kierowanym troszeczkę do innej widowni niż 10, a to wynikało głównie z tego, że na 10 nie można było zarobić, a 11 można było świetnie zarobić, dlatego będzie 12. Natomiast obawiam się, że gdyby 11 wyglądał tak jak te przeintelektualizowane filmy z poprzednich, to byłby na pewno ostatni Star Trekowej historii. Jakby konkluzja jest może trochę pesymistyczna tej dyskusji, że wszystkim rządzi pieniądz, tak naprawdę możemy się zajmować tak jak kanon Star Treku, ale jeśli będzie potrzeba, zostanie usunięty i zastąpiony czymś nowym, tylko po to, żeby można było sobie w tym latach więcej zarobić. No ale takie jest życie. Ale mnie na przykład taka i pierwszym strategiem, jak to dużo mówić, oglądałam poza lat podstawowy, to właśnie był ten najnowszy, 11. I doszłam do wniosku, że sobie wrócę do poprzednich strategów, bo kończę, że to starsze są o wiele lepsze. To bardzo się cieszę, ponieważ ten 11 Star Trek miał na celu przyciągnięcie do Star Treka ludzi, którzy wcześniej nie oglądali, bo się po prostu uznawali za nudnego. Ale też można oczywiście później wrócić. Natomiast z tego co wiem, to fani Gwiezdnych Wojen po obejrzeniu, niektórzy z nich po obejrzeniu na przykład nowej trylogii, nie chcą wracać do starej, ponieważ uznają ją za coś gorszego. Mieliśmy kiedyś na konwencie Awangarda i na edycji, która była w tym roku i ten, która była rok temu, były takie dwie bardzo interesujące dyskusje między fanami Star Treka a fanami Gwiezdnych Wojen. To skończyło się bez ofiar śmiertelnych. Na szczęście było no, dosyć bezkulturalnie. Mniejszą część tych dyskusji. Dobrze, wydaje mi się, że musimy rzeczywiście kończyć. Także bardzo dziękuję za uwagę jeszcze raz i za usłyszenie. Do zobaczenia. Co? Jest to, co jest dobrze.